Serdecznie witamy dzisiejszej uroczystości dyrekcji szkoły, nauczycieli, zaproszonych gości, rodziców, a w szczególności uczniów klas pierwszych. Na dzisiejszym spotkaniu nastąpi uroczyste przyjęcie uczniów klas pierwszych do szkolnego grona, do naszej szkolnej rodziny. Wiemy, że w rodzinie każdy obok praw ma również obowiązki, które powinien solidnie wypełniać. Do Waszych obowiązków należy solidna nauka. Do niej wdrożą Was nauczyciele i rodzice. Kochane pierwszaki, jesteśmy Waszymi starszymi kolegami, którzy służyć Wam będą pomocą, gdy szkolne życie okaże się trudne. Proszę wszystkich o powstanie. Całość, baczność. Poczet sztandarowy, sztandar szkoły prowadzić. Proszę o odśpiewanie pierwszej zwrotki hymnu państwowego. Do hymnu. Życzę Wam, żebyście jak najlepiej wykorzystali każdy dzień tej szkoły.
żeby każdy dzień był nowym doświadczeniem i żebyście umiejętnie po 8 latach powiedzieli: fajnie było, dobrze wykorzystałem ten czas. Strasznie się cieszymy, cała społeczność, z tego, że poszerzacie grono naszej szkoły. Drodzy rodzice, przed wami 8 lat. Życzę wam przede wszystkim, żeby tak gładko przeszedł ten proces oświadczenia, żebyście mieli jak najmniej zmartwień. Natomiast mam nadzieję, że wszystkim się uda, abyście zawsze byli podporą i ostoją dla swoich dzieci. Żebyście w tym zabieganym czasie zawsze znaleźli dla swoich pociech czas. Po to, żeby być, porozmawiać, po to, żeby odrobić lekcje, po to, żeby spojrzeć w zeszyt. Życzę, żeby ta współpraca z nauczycielami, pracownikami, dyrekcją szkoły układała się jak najlepiej. Drodzy Państwo, cieszę się i szczególnie witam rodziców, którzy mają pierwszy pociech w naszej szkole. Ale jest mi również miło, że mam tutaj twarze rodziców, którzy mają kolejne dzieci u nas. Drodzy Państwo, życzę wam wszystkiego dobrego i dziękuję również za dzisiejszą obecność. Dziękuję. Słowa. Już umie czytać i rachować.
i wiedzą babcie i mamusie, że jest uczniem, nie dziwi się. Jeszcze mam jedną radę tam, w szkole nikt nigdy nie jest sam. Gdyby się kłopot zdarzył czasem, zaraz odwiedźcie drugą klasę. Znajdzie się sposób na zmartwienie czoła pierwsza i powodzenia. Przedstawiciele klas do ślubowania wystąpią. Całość, baczność. Do ślubowania. My, uczennice i uczniowie klas pierwszych, wstępujący w progi Szkoły Podstawowej nr 1 imienia księdza profesora Józefa Tischnera w Starym Sączu, stajemy przy sztandarze szkoły i w obecności dyrekcji, grona nauczycielskiego i rodziców, uroczyście ślubujemy uczyć się pilnie i systematycznie. Zachowywać się wzorowo. Być dobrym, uczciwym i koleżeńskim. Pomagać innym w potrzebie. Okazywać szacunek innym. Dbać o dobre imię szkoły. Po ślubowaniu. Przedstawiciele klas odmaszerować. Całość, baczność. Proszę o odśpiewanie pierwszej zwrotki hymnu szkoły. Do hymnu. Spocznij. Teraz zapraszamy na część artystyczną wychowania uczniów klas pierwszych. Najlepiej zapytajmy o to naszych licznych gości. Kim jesteście, moi mili? Jesteśmy uczniami Szkoły Podstawowej.
Oczywiście, jak zwykle nie zaproszono. Ciągle pamiętacie o królewnej krasnoludkach, a ja to co? Za karę już nigdy nie zostaniecie pierwszakami. Hokus pokus, czary swe, leniu chować każdy chce. Kochane dzieci, nie martwcie się, wiem jak was odczarować, ale musicie pokazać, co potraficie. Czy jesteście gotowi? Zostawiam serce
Czy wy tak jesteście? Świetnie, zdobyłyście wszystko, co jest potrzebne do odczarowania zaklęcia. Mogę was odczarować. Czary mary, owrót napięcie, niechaj zniknie złe zaklęcie. Więc chyba wszyscy się za tym zgodzą, że dzieci udowodniły, że zasługują na miana uczniów i mogą być lubowane na uczniów naszej szkoły. Proszę więc panią dyrektor o pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkoły. Julio, pasuje ci na uczennicy naszej szkoły. Leszku, pasuje ci na ucznia naszej szkoły. Julia, pasuje ci na uczennicę naszej szkoły. Izabela, pasuje ci na uczennicę naszej szkoły. Jakubie, pasuje ci na ucznia naszej szkoły. Mateusz, pasuje ci na ucznia naszej szkoły. Maksymilian, pasuje ci na ucznia naszej szkoły. Nikodem, pasuje ci na ucznia naszej szkoły. Magdaleno, pasuje ci na uczennicę naszej szkoły. Niko, pasuje ci na uczennicę naszej szkoły.
Lucjo, pasuje ci na uczennicę naszej szkoły. Amelia, pasuje ci na uczennicę naszej szkoły. Nikolę, pasuje ci na ucznia naszej szkoły. Wojciech, pasuje ci na ucznia naszej szkoły. Stanisławie, pasuje ci na ucznia naszej szkoły. Hubercie, pasuje ci na ucznia naszej szkoły. Krzysztofie, pasuje ci na ucznia naszej szkoły. Piotrze, pasuje ci na ucznia naszej szkoły. Mario, pasuje ci na uczennicę naszej szkoły. Natalio, pasuje ci na uczennicę naszej szkoły. Małgorzato, pasuje ci na uczennicę naszej szkoły. Julio, pasuje ci na uczennicę naszej szkoły. Gabriela, pasuje ci na uczennicę naszej szkoły. Hanna, pasuje ci na uczennicę naszej szkoły. Ewo, pasuje ci na uczennicę naszej szkoły. Zuzanno, pasuje ci na uczennicę naszej szkoły. Joanno, pasuje ci na uczennicę naszej szkoły. Jakubie, pasuje ci na ucznia naszej szkoły. Igorze, pasuje ci na ucznia naszej szkoły. Stanisławie, pasuje ci na ucznia naszej szkoły. Mateuszu, pasuje ci na ucznia naszej szkoły. Mironie, pasuje ci na ucznia naszej szkoły. Oliwierze, pasuje ci na ucznia naszej szkoły. Nikodymie, pasuje ci na ucznia naszej szkoły. Szymonie, pasuje ci na ucznia naszej szkoły. Karol, pasuje ci na ucznia naszej szkoły. Karol, pasuje ci na ucznia naszej szkoły. Teraz poproszę panią wychowawczynię. Pani Lucyna, pasuje panią na wychowawczynię klasy pierwszej A. Jak to mogło być inaczej? Pani Barbara, pasuje panią na wychowawczynię klasy pierwszej B. Brawa dla pani Barbara. Moi drodzy, który był, zdaliście celująco. Ja mam nadzieję, że wszystkie oceny będą tak celujące, jak przy egzaminie. Dziękuję. Panie, poprosimy jeszcze do pamiątkowego zdjęcia. I
I jeszcze panią Dorotę, przewodniczącą Rady Rodziców, od razu prosimy. Takie piękne teczki zostaną przygotowane. Będziecie tam gromadzić swoje świadectwa. Nasza wspólna szkolna uroczystość. Teraz serdecznie zapraszam wszystkich uczniów klas pierwszych wraz z wychowawcami na świetlicę, której czeka na Was poczęstunek, przygotowany przez Waszych rodziców. Dyrekcja na szkolne uroczystość w Świetlicy. Zapraszamy.